Przemysław Wipler, Polska jako Wiedźmin. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze pytanie, nawiązujące do wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke. Czy uważa pan, że ludzi, którzy wymyślili program Rodzina 500+, należy wsadzić do więzienia? Uważam, że to są ludzie, którzy doprowadzą do tego, że Polska jeszcze szybciej się będzie wyludniać niż w chwili obecnej, bo w momencie, w którym trzeba będzie zacząć oddawać pieniądze, które państwo polskie pożycza na wypłatę 500+, ci młodzi ludzie, którzy urodzą się, te dzieciaki, które urodzą się dzięki temu programowi, po prostu wyjadą z Polski. W chwili obecnej mamy sytuację, w której w zeszłym roku urodziło się 370 tysięcy dzieci w Polsce, a 170 tysięcy osób wyjechało. Zostało tylko 200 tysięcy osób i te 200 tysięcy osób będzie musiało pracować na mój rocznik, w którym się urodziło 720 tysięcy osób i na swoje rodziny i na spłatę tych gigantycznych długów i po prostu tak mała liczba osób, tak wielkich obciążeń nie jest w stanie unieść nigdzie na świecie i Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Macie pakiet ustaw dotyczących bezpieczeństwa. Dlaczego powinniśmy je podpisać? Ponieważ w chwili obecnej Polska jest najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, Polacy są najbardiej rozbrojonym narodem w Europie, a sytuacja międzynarodowa naprawdę nie jest stabilna. To, co się dzieje w Afryce Północnej, to, co dzieje się w Syrii, to, co działo się wcześniej w Libii, co działo się w Iraku, to, co dzieje się na Ukrainie, to może bardzo łatwo przenieść się na terytorium Polskie i Polska może brać udział, nie teoretycznie, ale jak najbardziej praktycznie w dosyć krótkim czasie w konflikcie zbrojnym. Dlatego Polacy powinni mieć możliwość, umiejętność korzystania z broni również dla celów samoobrony. Biorąc pod uwagę inwazję, która ma miejsce w chwili obecnej z Afryki Północnej, bo to jest inwazja tak zwanych nachodźców, a nie uchodźców. To są ludzie, którzy w swoich krajach mają tragiczną sytuację, szukają lepszego życia w całej Europie. W pewnym momencie dotrze to również do Polski, w pewnym momencie Polska również stanie się atrakcyjna i my w tym momencie powinniśmy mieć możliwość bronienia swoich rodzin, swoich bliskich, dlatego chcemy nowej ustawy o broni i amunicji, która umożliwia praworządnym Polakom zyskiwania dostępu do broni. Chcemy przywrócenia kary śmierci, ponieważ tacy ludzie jak pan Trynkiewicz, tacy ludzie jak Kajetan P., tacy ludzie, którzy z premedytacją zabijają innych ludzi, są z tego dumni, zadowoleni, tego się nie wstydzą i mówią, że dalej będą zabijali, jeżeli będą mogli, powinni spotkać na sprawiedliwą karę. I trzeci projekt naszej ustawy... Chcecie rozszerzenia granic obrony koniecznej. Do jakiego stopnia chcecie to rozszerzyć? Chcemy, by osoba, która w swoim domu broni się przed bezprawną napaścią, mogła to robić bez zahamowań, że za bardzo kogoś skrzywdzi i bez przejmowania się, czy w sposób proporcjonalny, jak w chwili obecnej chce tego prawo, się broniło. Krótko mówiąc, ktoś wchodzi w nocy z nożem, powinieneś mieć nóż, z kijem powinieneś mieć kij, a jak masz coś innego, to już może być nieproporcjonalne. Chcemy, żeby człowiek, który broni się w swoim domu, w swoim mieszkaniu, w swojej nieruchomości przed bezprawną napaścią, mógł bronić się, nie bojąc się, że przekroczy granicę obrony koniecznej, bo po prostu nie było możliwe takie przekroczenie. Wszystkie możliwe sondaże pokazują, że większość Polaków chce przywrócenia kary śmierci. Czy pana zdaniem w związku z tym tą sprawą powinien zająć się Komitet Obrony Demokracji? Byłoby to bardzo ciekawe działanie. Pokazałoby, jak bardzo niedemokratyczna, niereprezentatywna jest to instytucja. My zbieramy podpisy pod projektem notabene Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości z 2004 roku. Chcę zobaczyć, jak ludzie, którzy pod tym projektem się podpisywali 12 lat temu, będą głosowali, jak on trafi do Sejmu i mam nadzieję, że już na jesieni, już tej jesieni będą mieli okazję i możliwość zagłosowania za naszym projektem, bo Polacy podpiszą się tak, jak ochoczo się podpisują pod tym projektem przywrócenia kary śmierci. Jeszcze jedno pytanie dotyczące polityki lokalnej. My jesteśmy z Ostrowa Wielkopolskiego. Nasi radni niedawno przyjęli uchwałę, na mocy której zobowiązali się do respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nawet tych, które nie będą publikowane. Ostrów zresztą nie jest wyjątkiem pod tym względem, bo działo się to także w innych miastach. Co pan sądzi o tego typu uchwałach? Są uchwały polityczne, które pokazują, że w chwili obecnej opozycja wobec rządu ma przewagę w danej miejscowości, co jest działaniem na szkodę tej gminy, bo gminy, które takie uchwały podejmują, takie działania polityczne podejmują, politykierskie bym powiedział, to są gminy, które szkodzą swoim mieszkańcom, będą miały bardzo duży problem, by skorzystać z funduszy unijnych na poziomie całego województwa, na poziomie również ogólnokrajowym. Na pewno premii za to nie dostaną. To są też gminy, których uchwały zostaną uchylone przez wojewodów, bo w całym kraju wojewodowie uchylają jako bezprawne, nie mających podstaw prawnych takie uchwały. I myślę, że tak samo będzie z tą uchwałą podjętą w waszym mieście. W Ostrowie mamy prezydenta progresywnego, podobnie jak w Słupsku Robert Biedroń. Ostatnio w mediach społecznościowych
po jednym z zamachów napisał, że straszycie nas islamskimi terrorystami, a sami w swoim kraju macie tych z biało-czerwonymi flagami i krzyżem. Czuje się pan obrażony tymi słowami? Mnie Robert Biedroń nie jest w stanie niczym obrazić. Jest człowiekiem, który nie jest w stanie wypowiedzieć słów, które uznałbym za obraźliwe, bo po prostu nie ma zdolności honorowej. To jest człowiek, który z mniej lub bardziej nędznych prowokacji wymierzonych w ludzi, którzy kochają Polskę, którzy są polskimi patriotami, którzy mają tradycyjne podejście do wartości, które zbudowały nasz naród, zbudował po prostu swój sposób na bycie w polityce. A podobne zdanie ma pan na temat wszystkich prezydentów progresywnych? Nie wiem, co znaczy prezydent progresywny. Wiem, kto to jest Robert Biedroń, wiem, jakie poglądy ma Robert Biedroń i wiem, że to jest człowiek, który ze swojej seksualności swój afisz polityczny uczynił. Teraz ma konkretne wyzwanie, zadania w Słupsku i zobaczymy, czy spełni nadzieje, które pokładali w nim mieszkańcy Słupska, gdy zostawał prezydentem tego miasta. Człowiek, który był spoza tego miasta, nie miał z nim żadnego związku, który nie miał doświadczenia samorządowego, zarządczego, biznesowego, został prezydentem miasta w bardzo trudnej sytuacji. To świadczy o wielkiej desperacji, do której poprzednie władze doprowadziły Słupczan i do naprawdę trudnej sytuacji, w której było to miasto, gdy takie decyzje podjęli ludzie, żeby zaryzykujmy tego Biedronia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.